Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Jeśli chcę powiedzieć, że coś mi zajęło ileś tam czasu, to jak to mam powiedzieć? Eso me tardó. Eso me duró. A jeśli chcę powiedzieć, że coś trwało ileś czasu, to jak mam to powiedzieć? Czy mam powiedzieć na przykład el concierto tardó? Niestety nie. A więc jak już się domyślacie, w tym odcinku zajmiemy się różnicami i poprawnym zastosowaniem czasowników tardar i durar, czyli czymś, co z niewiadomych przyczyn sprawia nam wiele problemów. Oczywiście żartuję. Z bardzo wiadomych przyczyn i bardzo łatwo można sobie wyobrazić, dlaczego właśnie sprawiają nam te dwa czasowniki tyle kłopotów. A to dlatego, że w języku polskim robimy to po prostu trochę inaczej. Tym się zajmiemy w tym odcinku. Odwiedzajcie mojego Instagrama, mojego Facebooka. Linki pod spodem w opisie. Wiecie, co macie robić, a my już zaraz zaczynamy. Zapraszam. Na samym początku możecie sobie pomyśleć: Oskar, no taki łatwy temat, przecież już tyle odcinków nagrałeś i wracasz do czegoś tak prostego. No, jest to coś prostego niby, ale sami wiecie, przecież nawet na najwyższym poziomie uczniowie czasami, jeśli są native'ami polskimi, mają z tym kłopoty. Nie tylko polskimi, ale my mówimy z naszej własnej perspektywy. W każdym razie, moi uczniowie, wy też wiecie, że ten odcinek jest specjalnie dla was. Chodzi o to, że jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego, jak to działa w języku polskim i jak z jakiej strony na to patrzeć, że jest to mniej więcej tak jak na początku z czasownikiem gustar, że jak my mówimy aktywnie, że coś lubimy, że ja coś lubię, a Hiszpanie mówią odwrotnie, że mnie się coś podoba, że me gusta, to jest to duży krok dla nas, jest to dość spora rzecz do przeskoczenia. Tak samo właśnie dzieje się z czasownikiem tardar. Czasownik tardar, jeśli wpiszemy go w jakikolwiek słownik, to wyjdzie nam coś takiego jak zajmować, w nawiasie zajmować czas, zabierać jakiś czas, czy coś w tym stylu. I wydaje nam się, na pierwszy rzut oka, że będzie to działało tak samo jak nasze zajmowanie. To znaczy, że jeśli chcę powiedzieć, że coś mi zajęło 3 godziny, to po prostu celownikowo powiem, że mnie coś mi zajęło 3 godziny. I wszystko będzie proste. Czyli, że będzie działało to tak mniej więcej jak gusztar. A tutaj niespodzianka. Tutaj akurat w języku hiszpańskim jest odwrotnie. Dlatego, że to nie mnie coś zajmuje ileś czasu, tylko to ja aktywnie zajmuję jakiś czas w robieniu czegoś dosłownie i tutaj przyda nam się preposición en. En jest tą preposición, która lubi się łączyć z czasownikiem tardar. To znaczy, że nie mnie coś zajmuje ileś czasu, tylko ja ileś czasu zajmuję na zrobienie czegoś. Tak byśmy to mogli sobie literalnie dosłownie przetłumaczyć, żeby nam się łatwiej to wszystko poukładało. W każdym razie najłatwiej, tak czy inaczej, jak zawsze, zobaczyć wszystko na przykładach i to zaraz zrobimy. W takim razie, jeśli chcę kogoś zapytać, ile czasu mu zajmuje dojechanie do pracy, czy mógłbym tak dosłownie kogoś takiego zapytać, ile ci zajmuje dojechanie do pracy? Czy dojazd do pracy? Niestety nie. Po hiszpańsku muszę pomyśleć najpierw odwrotnie, czyli pomyśleć aktywnie i przełożyć sobie to na ile czasu ty zajmujesz na dojechanie do pracy. Tak byśmy to ułożyli. Po polsku oczywiście nie ma to sensu, ale musimy zrobić taki mentalny trik, żeby to wszystko miało gramatyczny sens po hiszpańsku. Jak to w takim razie ułożymy? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo? Czyli, jak widzimy tutaj, ile czasu ty zajmujesz na dojechanie do pracy. W tym momencie mamy tę preposición en, o której wspominaliśmy na początku i oczywiście czasownik tardar odmieniony aktywnie i dostosowany do ciebie, a nie, że jakaś czynność ileś czasu ci zajmuje. I tak samo będzie to działało też w innych czasach, na przykład he tardado tres horas en preparar la cena. He tardado tres horas en preparar la cena. Czyli zajęło mi, czy dosłownie ja zająłem 3 godziny, żeby przygotować kolację. I tutaj to żeby oczywiście nie zamieniamy na para, tylko zawsze będzie tutaj en. Taka jest preferowana preposición, jak już wspominałem. Więc niezależnie od czasu będziemy używać tutaj, tak czy inaczej, tego tardar odmienionego aktywnie w stosunku do nas, a nie, że coś nam zajmuje czas. Jeśli nie chcemy mówić o przeszłości, a na przykład o przyszłości, to nie musimy się tutaj specjalnie martwić, bo będzie działało to dokładnie w ten sam sposób. Wystarczy aktywnie i odpowiednio odmienić czasownik tardar i wszystko ładnie dopasować i będzie wszystko grało. Możemy na przykład powiedzieć: supongo que tardarán unos meses en terminar el proyecto.
Supongo que tardarán unos meses en terminar el proyecto. Czyli wydaje mi się, podejrzewam, że zajmą kilka miesięcy na skończeniu tego projektu. Czyli oczywiście im zajmie skończenie tego projektu kilka miesięcy. Tak to będzie wyglądało w czasie przyszłym. Tutaj mamy Supongoke, nie musi być subjuntivo oczywiście, po tym w każdym razie tak to działa w przyszłości. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych trampasz, nie ma tutaj żadnych pułapek, jest wszystko proste. Wystarczy zrobić ten mentalny klik i przestawić sobie to, że to my aktywnie czas zajmujemy. Tak samo będzie również w subjuntivo, tutaj nie ma żadnych innych pułapek. Też możemy powiedzieć na przykład espero que no tardes mucho, espero que no tardes mucho, czyli mam nadzieję, że nie zajmiesz za dużo, czy dużo czasu w domyśle. Tutaj możemy tak zrobić, jeśli wiemy, o co chodzi, jeśli nasz interlokutor wie, jakiego czasownika tutaj brakuje. Oczywiście możemy użyć samego czasownika tardar w znaczeniu, żeby nie zajęło cokolwiek komuś za dużo czasu. Na przykład endiegar moglibyśmy sobie tutaj dodać, ale oczywiście nie musimy, jeśli nasz rozmówca wie, o czym mówimy. Musicie wiedzieć, że w niektórych regionach hiszpańskojęzycznych, wydaje mi się, że zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, bo w Hiszpanii za bardzo tego nie słyszałem, używa się też tego tardar czasami w formie zwrotnej i można dodać ten zaimek zwrotny się do tego i można usłyszeć coś takiego jak se tardaron unos años en acabarlo, se tardaron unos años en acabarlo, czyli jak widzimy jedyną różnicą jest to se, czyli że tak jakby zajęli się 4 lata, żeby to skończyć, czy w skończeniu tego projektu, w domyśle w skończeniu tego. Tutaj, jak mówię, w Hiszpanii nie jest to zbyt komun. Wydaje mi się, w każdym razie, nigdy nie wiadomo, każda region może mieć swoje zasady i wszystko jest dobrze. Ale musicie wiedzieć, że coś takiego też jest możliwe. Jak widzicie, tak czy inaczej, konstrukcja jest dokładnie taka sama. Też mamy preposición en. Jedyna różnica to jest to pronombre reflexivo na początku, którego oczywiście nie musimy dodawać i nawet dla Hiszpana, wydaje mi się, dużo naturalniej będzie brzmiało, jeśli tego se na początku nie damy. Inną rzeczą, która jest bardziej trochę podobna do języka polskiego, ale też wydaje mi się, że nie aż tak do końca popularną w Hiszpanii, jest używanie czasownika llevar w tym znaczeniu i tutaj możemy to nawet dosłownie zrozumieć, że mnie coś llevuje jakiś czas, na przykład arreglarlo me llevó un par de horas, arreglarlo me llevó un par de horas, czyli że naprawa tego, naprawienie tego zabrało mi dosłownie, przeniosło mi, zabrało mi ze sobą kilka godzin. W tym momencie, czy parę godzin, możemy użyć tego llevar. Jak mówię, nie jest to do końca też aż tak bardzo popularne. Raczej byśmy użyli tardar, ale musicie wiedzieć, że to się też zdarza. A jeszcze większe ekstremum jest w Meksyku głównie, w Ameryce Łacińskiej, ale im bliżej Stanów Zjednoczonych, tym bardziej używanie czasownika tomarse w tym znaczeniu. Na przykład, że me tomó mucho tiempo acabarlo. Me tomó mucho tiempo acabarlo, czyli dosłownie, jakbyśmy z angielskiego wzięli, it took me a lot of time. W tym momencie zabrało mi, dosłownie wzięło mi dużo czasu, no ale tak się mówi w Meksyku. Oczywiście są tam amerykanizmos, czy też anglicismos, to jest naturalne. W każdym razie dla Hiszpana z Hiszpanii brzmiałoby to raczej nienaturalnie, bardzo obco, a raczej, tak jak mówię, taki jaki jest ten temat tego odcinka, używajmy czasownika tardar. Tego czasownika tardar można używać bez żadnego okresu czasowego również. Można na przykład powiedzieć tarde en llegar. Tarde en llegar, czyli zajęło czas mnie, czy ja zająłem jakiś czas w domyśle na przyjazd, czyli spóźniłem się po prostu. Można też do kogoś powiedzieć no tardes, no tardes, czyli niech ci nie zajmie dużo czasu coś tam w domyśle i dużo czasu również w domyśle. Można powiedzieć po prostu no tardes i tyle, jeśli kontekst i sytuacja jest znana. Jak słyszycie, tutaj w parku zaczęły się sprzątania i wydmuchują liście i oczywiście seguramente van a tardar mucho, seguramente van a tardar mucho, czyli na pewno zajmą dużo czasu na zrobienie tego, więc będę musiał się przenieść na czasownik durar w
inne miejsce. Ciężko dzisiaj znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. Jak widzicie, tutaj przed hotelem Santa Catalina też jakiś zgiełk. Budują sceny czy różne inne rzeczy. Mam nadzieję, że hałas nie będzie nam przeszkadzał. Nie wiem czemu, tak jakby moje odcinki nie były wystarczającym kulturalnym wydarzeniem dla tego miejsca. No ale nic. Przejdźmy do czasownika durar. Durar najczęściej znaczy trwanie, że coś trwa ileś czasu. To znaczy, że nie ja zajmuję jakiś czas w zrobieniu czy na zrobienie czegoś. To znaczy, że nie możemy tego mylić z czasownikiem dardar i że raczej będzie się to odnosiło najczęściej do jakichś procesów, do jakichś czynności, do jakichś wydarzeń, na przykład jak koncert, który tutaj zaraz być może się niedługo odbędzie. Możemy na przykład powiedzieć właśnie, że el concierto va durar tres horas. El concierto va durar tres horas, czyli koncert potrwa 3 godziny. W tym momencie będzie nam się to zgadzało. Koncert jest wydarzeniem, koncert trwa, więc jak najbardziej można powiedzieć, że va a durar. I w tym momencie też to działa aktywnie. Jeśli mówimy w liczbie mnogiej, no to oczywiście musimy to wszystko dostosować i możemy powiedzieć na przykład no sé cuánto van a durar las obras. No sé cuánto van a durar las obras, czyli nie wiem, ile potrwają roboty. W tym momencie musimy to zmienić na van a durar, czyli nie wiem, ile one w tej liczbie mnogiej te roboty potrwają. Właśnie tak można używać czasownika durar. Kiedy się robi z durar problem dla nas Polaków? Otóż w czasach przeszłych. Dlatego, że w czasach przeszłych może to nieco inaczej wyglądać, niż wygląda to u nas w języku polskim. W języku hiszpańskim, jeśli mówimy o tym, że coś trwało ileś czasu, to nie używamy tutaj imperfecto, tak jak my po polsku, a używamy tutaj czasów perfectivo, czyli tych takich, które są dokonane. Zatem, jeśli chcemy powiedzieć, że reforma, czyli remont na przykład, trwał powiedzmy 3 miesiące, to powiemy la reforma duró 3 meses. La reforma duró 3 meses i musimy to w zakończony sposób wyrazić. Musimy to powiedzieć w sposób dokonany. Duró. Jeśli te rzeczy sprawiają wam nadal problem, te różnice pomiędzy hiszpańskimi czasami przeszłymi, to musicie wiedzieć, że mam kurs o hiszpańskich czasach przeszłych właśnie. Znajdziecie do niego link pod spodem w opisie. I mam nadzieję, że po zrobieniu tego kursu, czy to z czasownikiem durar, czy z każdym innym problematycznym przez nasze nadużycie imperfecto w języku polskim, nie będziecie już mieli żadnych problemów i ze wszystkim sobie poradzicie. Także zerknijcie na kurs, a my zaraz ułożymy sobie kilka jeszcze fajnych przykładów. To, że jeśli mówimy o rzeczach zakończonych, to musimy z tym trwaniem użyć czasów dokonanych, to nie znaczy oczywiście, że nie możemy użyć durar w imperfecto, bo jeśli coś było regularne w przeszłości, to oczywiście imperfecto jak najbardziej nam pasuje. Jak na przykład, jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że lekcje trwały kiedyś inny czas niż teraz, to możemy powiedzieć antes las clases duraban 45 minutos y ahora duran 60. Antes las clases duraban 45 minutos y ahora duran 60. Czyli wcześniej lekcje, zajęcia trwały 45 minut, a teraz trwają 60. Czyli mamy, jak tutaj widzicie, imperfecto i wszystko się zgadza, dlatego że mówimy o czymś, co było regularne w przeszłości, a nie o tym, że jeden koncert trwał czy też przetrwał ileś tam czasu. Taka będzie tutaj różnica, czego oczywiście możecie również dowiedzieć się z kursu. W innych trybach będzie to działało dokładnie tak samo, też nie będzie tutaj żadnych problemów. Możemy na przykład powiedzieć esperaba que la reunión durara menos. Esperaba que la reunión durara menos. Tutaj mamy imperfecto de subjuntivo, dlatego że mówimy o przeszłości po esperaba que. Dlatego właśnie mamy subjuntivo, ale jak widzicie, też jest aktywnie, też się nic tutaj nie dzieje. Zbliża się tutaj znowu jakaś ciężarówka, więc muszę kończyć to ujęcie, ale wiecie, o co chodzi. Czy to wszystko znaczy, że czasownika durar nie możemy używać aktywnie co do osób, że ja nie mogę trwać? No oczywiście, jak to w języku bywa, nie jest to aż tak prosto, że tardar do osób na przykład, a durar do procesów. Nie, 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 ja też mogę durar. A to w znaczeniu wytrzymywać coś, wytrwać w czymś, wytrzymywać w robieniu czegoś, wytrwać w robieniu czegoś, tak byśmy mogli to zrozumieć. Na przykład jeśli nasz znajomy lubi morsowanie i zanurzył się w bardzo lodowatej wodzie, może do nas powiedzieć: Tio, no vas a durar ni un minuto.
Tio, no vas a durar ni un minuto. Czyli tio, stary, oczywiście nie wytrzymasz tutaj ani minuty. Nie wytrwasz ani minuty w domyśle tutaj, czyli jak zanurzysz się w wodzie. To też może znaczyć właśnie to endurecimiento, czyli wytrzymałość w jakiejś sytuacji, w robieniu czegoś. Tak samo można mówić o rzeczach, że nie wytrwają, nie przetrwają zbyt długo, bo na przykład jest coś z nimi nie tak, albo właśnie odwrotnie, że będą nam służyły przez długie lata. Na przykład este cuchillo es de muy buena calidad, te va a durar años. Este cuchillo es de muy buena calidad, te va a durar años. Czyli ten nóż jest bardzo dobrej jakości. Wytrzyma ci, dosłownie, bo tutaj też celownikowo, komu czemu, wytrzyma ci lata. Czyli będzie ci trwał, będzie ci służył przez lata. W tym momencie też możemy użyć w takim kontekście czasownika durar. Oczywiście chodzi tutaj o wytrzymałość materiałową. Wcześniej chodziło o wytrzymałość organizmu. Tak można to właśnie zrozumieć. I podobnie na przykład estos zapatos son muy baratos, no van a durar nada. Czy no te van a durar nada. Estos zapatos son muy baratos, no te van a durar nada. Czyli te buty są bardzo tanie i nie przetrwają ci nic dosłownie, czyli że wcale nie będą ci długo służyć, szybko się podziurawią, zepsują itd., itd. Tak możemy to również zrozumieć. To znaczy, że czasownik durar też może być aktywny. Też niekoniecznie musi się tyczyć procesów, czy koncertów, wydarzeń, innych rzeczy, które trwają. Można też to zrozumieć jako wytrwać, przetrwać, czy też wytrzymać. No i na sam koniec przykład z tymi dwoma czasownikami naraz. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że pieczemy nasz własny chleb, tak jak ja to lubię robić, i przez to się spóźniliśmy kiedyś tam w przeszłości. I mówimy do naszego interlokutora: si la elaboración del pan durara menos, no habría tardado tanto tiempo en llegar. Si la elaboración del pan durara menos, no habría tardado tanto tiempo en llegar. Czyli jeśli wypiek chleba, wypracowanie chleba, elaboracja chleba trwałaby krócej, nie trwałaby tyle czasu, to w jakiejś sytuacji przeszłej nie spóźniłbym się o tyle, nie zajęłoby mi tyle czasu, żebym przybył w jakieś umówione miejsce w domyśle. W tym momencie mamy do czynienia ze zdaniem warunkowym i to takim dziwnym. Dlaczego tutaj mamy tylko fuera, a tam w drugiej części zdania mamy habría tardado, tutaj mamy kondicional compuesto. Jest to taka mieszanka, która może być dość dziwna, jest dość rzadka, ale po tej części warunkowej, gdzie jest fuera, mówimy o czymś generalnym, o czymś ogólnym, o elaboración del pan, czyli coś, co ogólnie taka jest. Ogólnie jest długotrwałym procesem, więc nie ma sensu, żeby tylko w tej przeszłości taka była. A w drugiej stronie, po drugiej stronie, gdzie mamy konsekwencje, mówimy o jakiejś przeszłej konkretnej sytuacji, dlatego mamy kondicional compuesto. Jest to taka mieszanka drugiego z trzecim okresem warunkowym. Nie zdarza się to często, ale się zdarza i o tym wszystkim mówię w moim innym kursie o oraciones condicionales. Jest to mój najnowszy kurs, do niego również znajdziecie link pod spodem w opisie, więc polecam Wam również na niego zerknąć. A my nie będziemy przedłużać. Para que este episodio no dure tanto tiempo, para que este episodio no dure tanto tiempo, czyli żeby ten odcinek nie trwał aż tyle czasu. Jak widzicie, miałem dość sporo przeszkód dzisiaj, ale mam nadzieję, że te przeszkody nie przeszkodzą Wam w zrozumieniu różnic pomiędzy tardar, durar i nie przeszkodzą Wam w zrozumieniu tego, jak poprawnie w języku hiszpańskim tych dwóch czasowników używać. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, że dowiedzieliście się czegoś nowego, czegoś ciekawego. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Jak wiecie, nagrywam odcinek w tym miejscu, gdzie zwykle, czyli najpierw byłem po tamtej stronie w Parque de Ramas, zanim zaczęli wydmuchiwać liście, teraz jestem pod hotelem Santa Catalina, gdzie budują sceny dla jakiegoś koncertu, który nie wiadomo ile będzie durar, czyli ile będzie trwać. W każdym razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie stąd, z Las Palmas de Gran Canaria. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów.
A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo pięknie dziękuję za wsparcie. Bez niego rozwój kanału naprawdę byłby niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście nimi zostać, odwiedźcie serwis patronite.pl, link w opisie. Kliknijcie też przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie jeszcze dodatkowo ten mały dzwoneczek. To podobno bardzo pomaga. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.